Większość z nas wie, że w 2017 roku w kinach pojawił się film Lego Ninjago o tytule dosłownie Lego Ninjago film. Więc, no, bardzo oryginalnie. No i film przyjął się raczej średnio i też nie zrobił ile oczekiwano, ale jednak miało być coś wcześniej. I dzisiaj pokażę wam anulowany film Lego Ninjago. Zanim zaczniemy, to zachęcam was do zostawienia subskrypcji, bo to naprawdę nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. No i wbijamy po tym filmie czasopaj w górę. No i tutaj macie jeszcze ostatnich subskrybentów. No i już możemy zaczynać. Więc podobno takie pierwsze oznaki o tym, że ten film powstaje, pojawiły się w komiksie Ninjago Kosmiczny Kryzys. Tylko problem jest taki, że ja posiadam ten komiks, ale no nic nie znalazłem. Miała tam być niby reklama mówiąca o tym, żeby zapisać sobie datę 23 września 2016 roku, bo wtedy wyjdzie pierwszy film Lego Ninjago w kinach. No ale najwyraźniej było to jedynie w angielskiej wersji językowej, albo może komiks w Polsce wyszedł po prostu tak późno już, że Lego już wtedy wiedziało, że ten film nie wyjdzie na czas, więc pozbyło się tej reklamy. Ale dobra, film o którym jest dzisiejszy odcinek miał powiedzieć się jeszcze wcześniej, bo w 2015 roku. Dokładnie to 21 listopada. Nazywał się na początku Lego Ninjago Masters of Spinjitzu The Movie, no czyli Lego Ninjago Mixer Spinjitzu Film. I powiem Wam, że to zdjęcie, które tutaj mamy, wyglądało bardzo interesująco. No mamy opis tego wszystkiego, że Warner Bros. wraz z Village, Roadshow, Pictures, no i Lego i tak dalej prezentuje Lego Ninjago Film. No i mamy tutaj logo tych wszystkich firm oraz hashtag Ninjago The Movie. Po lewej znajduje się Kai w swoim oryginalnym stroju, co szczerze. Jest trochę dziwne, ale mi kojarzy się z tym zdjęciem. Jest to concept art najprawdopodobniej z bardzo wczesnej fazy produkcji prosto tego filmu, gdzie ninja nosili oryginalne stroje z odcinków pilotażowych jeszcze. No i wydaje mi się, że te zdjęcia mogą mieć jakiś związek ze sobą po prostu. I chyba by nawet nie przesadził, jakbym powiedział, że ten film, czyli oczywiście ninja Go mówi, był jednym z najbardziej zmianych w historii. Było tyle scenariuszy, tyle różnych dat premiery, no i to na pewno nie wszystko, bo wiele z tych rzeczy pewnie przypadło na zawsze. No i moim zdaniem właśnie te zdjęcie, które tutaj widzicie, mogą być jeszcze jedną wersją filmu. No ale wracając do tego plakatu, jeśli tak w ogóle to można nazwać, to na samej górze napisane jest Film z dużą ilością ninja, eksplozji i kosmitów. Tak, kosmitów. Kiedyś nagrywałem o tym film, że Tommy Anderson, czyli jedna z ważniejszych osób pracujących na Ninjago, mówi, że no nigdy nie będzie w sezonu o kosmitach, ale no nic nie mówiło o filmie. I jeszcze może być tak, że jest to jeden i ten sam film, co wyszedł w 2018 roku, bo jak już mówiłem, był on zmiany setki razy i LEGO planował go wypuścić już o wiele wcześniej, bo tak naprawdę ten film wyszedł w bardzo złym czasie, bo dosłownie kilka miesięcy po filmie LEGO Batman, więc to też może nam jakoś pokazywać, że ten film miał po prostu wyjść wcześniej niż faktycznie wyszedł. No i też moim zdaniem to mogło być nawet kanoniczne, bo oczywiście ten film, który znamy, jest niekanoniczny do serialu i tak naprawdę jakby nigdy się nie wydarzył. Powiem Wam, że ten film, no naprawdę. Mógłby być lepszy i wszystkie inne scenariusze, albo pomysły, które były wcześniej, no wydają się o wiele ciekawsze od tego, co w końcu dostaliśmy. Bo był to naprawdę taki typowy film o śmiesznych, kolorowych gościach, którzy walczą ze złem. Można w sumie powiedzieć, że ten film jest zaginiony, jakby wiele osób pisało, że no coś tam kiedyś o tym słyszało, a tam mój kolega pisał, że no niby tam jakieś plotki były w 2015 roku, że coś takiego jest, ale... Z drugiej strony to nikt nic nie wie, więc jeśli Wy coś pamiętacie z tego momentu, że takie coś miało powstać, to napiszcie koniecznie w komentarzu, bo naprawdę jestem tego ciekaw. No i właśnie można to nazwać takim zagnionym filmem z Ninjago, jeśli to miało w ogóle powstać właśnie. I powiem wam, że może to być w sumie też fake z jednej strony właśnie, szczególnie że jest mowa tutaj o tych ale ja szczerze raczej wierzę, że jest to legitny screen czy coś, bo łączy mi się to właśnie z tym screenem, z tym concept artem co już mówiłem No i wiele osób właśnie też pisało, że coś o tym słyszało. No ale raczej na pewno wiemy, że Lego chciał już od czasu w turnieju żywiołów w sumie stworzyć jakiś tam film o Ninjago, przynajmniej tak z tego wynika. No i właśnie najprawdopodobniej to jest jedna z pierwszych wersji tego filmu. No i dobra, napiszcie koniecznie w komentarzu co o tym sądzicie i czy uważacie, że ten film mógł być lepszy od Ninjago mówi, czy też nie. I też piszcie jakieś tam swoje teorie dotyczące tego wszystkiego, bo naprawdę temat mnie zainteresował i chętnie przeczytam jakieś tam wasze domniemania na ten temat. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu film, a przypnę wam serduszko. No i dobra, jeszcze raz zachęcam za was do subskrypcji oraz mapki w górę, no i ja się z wami będę już z wami żegnał, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!